widzę. O, już widzę, super. Tak. Czyli mówisz, że przyciągasz osoby narcystyczne do swojego życia, tak? Tak. Czy któryś z rodziców też był taką osobą? Bo to jest bardzo ważny, pierwotny wzorzec, który my potem nieświadomie oczywiście odtwarzamy. Można powiedzieć, że to brzmi znajomo, tak? To jest tak, jak melodia ci wpadła w ucho i potem wyłapujesz te, które brzmią znajomo podobnie. Jest to zupełnie nieświadome działanie, więc i tacy ludzie cię pociągają i również jest ważny drugi powód, dla którego pociągają cię ludzie podobni do rodzica, w tym przypadku narcystycznego, ponieważ też podświadomie dziecko w tobie prawdopodobnie chce zmienić tego rodzica, udowodnić sobie, że on jest dobry, że on jednak jest w porządku, że on dla ciebie się zmieni. Tak więc jeżeli zaczynasz z takim tematem, że przyciągasz takie osoby, to prosiłabym, żebyś powiedziała parę słów więcej o mamie, jak to było i dlaczego tak uważasz, że ona miała te cechy. No to, kochana, to weźmy sobie teraz głęboki wdech razem. Zamknijmy oczy. Głęboki wdech do przepony. Zatrzymaj powietrze. Dobierz. I wypuść. Jeszcze raz. Wdech, zatrzymujemy powietrze w brzuszku. Dobieramy. I wypuść. I trzeci raz. Lepiej. To, co mówisz, rzeczywiście dość mocno potwierdza tą obserwację. I teraz, wiesz, to jest takie duże wyzwanie, bo z jednej strony ty potrzebujesz dorosnąć, przestać bać się mamy, przestać też przyciągać ją w innych, a jednocześnie potrzebujesz też zachować w sercu to, co się nazywa wdzięcznością za życie, no bo to jest jednak mama. To nie jest osoba, nie wiem, nauczycielki, czy jakiejś przyjaciółki, czy kogoś, kto możesz powiedzieć, okej, zaszła pomyłka, dziękuję z tą osobą, nie chcę ubić muchy w kiblu, jak to powiedział ktoś w jakimś polskim filmie, w jakiejś komedii. Nie możesz tego zrobić w stosunku do mamy, w tym sensie, że no, od mamy bierzesz jakby siłę do bycia kobietą i w ogóle pójścia w życie. To jest ten dar, tak? Ten dar życia, który przeszedł przez tę kobietę. Więc trzeba tu oddzielić dwie rzeczy. Wdzięczność za życie, za sam fakt, że je dała, no bo jednak by cię nie było, gdyby nie dała. A jak wiadomo, miliony matek każdego dnia nie dają tego życia swoim dzieciom, w tym sensie, że dokonują aborcji. A jednak twoja tego nie zrobiła, dała ci to życie. I to jest bardzo, bardzo wielka rzecz. A z drugiej strony potrzebujesz też się oddzielić i iść w swoją stronę. Umieć powiedzieć, mamo, dziękuję za życie i teraz wybieram swoje życie dobrze wykorzystać i odchodzę, tak? Po prostu obracasz się plecami do niej, do tego, co za tobą i dopiero wtedy nie będziesz przyciągać innych ludzi, którzy ją reprezentują. A na ten moment prawdopodobnie, tak zakładam, ty jeszcze próbujesz mamę w nich zbawiać i chciałabyś, żeby ta mama w nich się nawróciła, czy zmieniła, zaakceptowała ciebie, bo to dziecko w tobie ma wielki deficyt akceptacji, po prostu afirmacji, bycia kochanym za to, że jest, bycia tym promykiem radości w życiu rodzica. Każde dziecko uwielbia to czuć, że wnosi do życia rodzica jakąś wartość, że jest mile widziane, że cieszy. Prawdopodobnie mogło ci tego dosyć brakować. Czy masz takie doświadczenie, że byłaś krytykowana na przykład często? Dobrze, to zatrzymajmy się przy tym, co powiedziałaś. Robię wszystko źle, nie tak, jakby inni chcieli. Kto i kiedy i dlaczego postawił znak równa się między tymi dwoma zdaniami? Że robienie źle to równa się robienie nie tak, jakby inni chcieli. A skąd wiesz, że inni chcą dobrze? Że inni chcą lepiej? Skąd takie przekonanie?
że robienie dobrze to tak, jakby inni chcieli. Czyli masz w pracy też osobę kontrolującą, która reprezentuje mamę dla ciebie, a kto to jest? To jest szef, ona jest jakoś tam w hierarchii wyżej. No. Masz rzeczywiście duże odbicie, bo to z szefem jak z matką, czyli nie da się mu tak totalnie postawić, powiedzieć weź spieprzaj, robię to po swojemu i wiem co robię, tak? To gdybyś ty była szefem, to możesz tak do pracownika powiedzieć, a tu jest hierarchia. Ale to jest bardzo dobra dla ciebie lekcja, więc jakbyś była uprzejma jakiś konkretny bardziej przykład przytoczyć, to sobie zrobimy scenkę i sobie będziesz mogła przećwiczyć jakiś dialog na przyszłość. Na tak, przykład? Tak, jakiś konkretny przykład, gdzie ty robiłaś coś po swojemu, a on ci się wtrącił. Świetnie, wspaniale. Pięknie. Okej. Okay. No to powiem ci tak, no tacy ludzie są raczej niereformowalni, dopóki sami naprawdę nie chcą mocno ze sobą pracować. Więc masz wyjście, masz dwa wyjścia. Albo grać w tą grę i mówić tak, tak, oczywiście jasne. I grać w nią na tyle dobrze, że się od ciebie odczepi, a na przykład będzie się bardziej czepiał innych, bardziej opornych. Albo po prostu wyjść z tej gry w ogóle i zmienić szefa, albo nie wiem, nie mieć szefa. To jest tak najlepsza opcja. No tak, więc pytanie brzmi, jak ty, będąc tam, gdzie jesteś, możesz zachować ciągle dobre samopoczucie, szacunek do siebie i tego szacunku się jakoś tam domagać. Pytanie brzmi, jak to zrobić konkretnie? Jakby to zrobiła osoba, która naprawdę sobie mocno życzy, żeby była szanowana i żeby ktoś jej nie wchodził z butami na jej teren. No bo umówmy się, ustawianie rzeczy na twoim biurku to już jest takie mocne przekraczanie granic. Poczekaj, no to weźmy tą sytuację już z tym przestawianiem rzeczy na razie. Bo mówisz, że granica nie jest widoczna, ona jest tu widoczna. No ktoś na twoim biurku ci przestawia, tak? Jakby tu chyba, myślę, że jak przywołałaś tą sytuację, to i tak wiesz, że to było jakieś przekroczenie, tak? Ale gdybyś powiedziała takie zdanie na przykład, spróbuj. Proszę, nie przemieszczaj mi moich rzeczy. Takie proste, prosty feedback. Albo pytanie, czy ty właśnie przestawiasz rzeczy na moim biurku? To jest takie minimum ochrony swoich granic, że zadajesz pytanie o to, co i tak się dzieje. Po to, żeby osoba, o ile robi to nieświadomie, kompulsywnie na przykład, w jakiejś tam, dajmy na to, dobrej intencji, mogła się zreflektować, że to robi i przestać. A jak nie przestanie, to możesz pójść dalej i powiedzieć, to jest właśnie to, czego sobie nie życzę, gdybyś chciał wiedzieć. A co byś chciała zmienić? Dokładnie, bo jeśli nie zmienisz czegoś na wewnętrznym poziomie, to przyciągniesz oczywiście podobną scenerię i podobne osoby. Więc dlatego moje pytanie brzmi, co byś zmieniła, gdybyś mogła zmienić cokolwiek na wewnętrznym poziomie, w sobie, w swoich reakcjach? Co by to było? Zgładzą, to mocne słowo. Myślałam, że powiesz, nie widzą. A zgładzą to jest bardzo mocne słowo i to rzeczywiście brzmi jak ciągle coś przeniesione z relacji z mamą. A zamknij teraz oczy, proszę, i zobacz mamę. Zobacz mamę, po prostu ją zobacz, jak siedzi naprzeciwko. Tak, żebyś poczuła, że jej patrzysz w oczy. I powiedz do niej, mamo, bałam się, że mnie zgładzisz. I zobacz, jak reaguje. Powiedz to w sercu i zobacz, jak reaguje. Czyli tak jakby się wstydzi? To powiedz teraz, widzisz, ja teraz rozumiem. Jestem już duża i nie będę w to więcej grać. Powiedz, już się nie boję. I powiedz, jestem tu tylko, aby ci podziękować za życie. A teraz odwracam się i idę w swoją stronę. Niezależnie od tego, jak ona reaguje w tej wizji, poczuj, że się obracasz. Wykonaj ruch świadomością o 180 stopni i zobacz, że tam jest twoje życie. Przed tobą. Z mamą za plecami.
Okej, dziękuję. To jest ćwiczenie, które możesz powtarzać za każdym razem i, że tak powiem, powinnaś, choć nie lubię tego słowa, ale użyję go tutaj, powinnaś go powtarzać zawsze, kiedy masz do czynienia z człowiekiem, co do którego czujesz, że narusza twoje granice, że coś ci narzuca, że ogólnie jest trudną osobą. I rób to z mamą, nie z tą osobą. Od razu, mamo, widzę cię. Widzę cię, mamo. Okej, aha, dobra, znowu tu jesteś. Bo ty się wtedy w tych relacjach też regresujesz i też dokonujesz nieświadomych projekcji, więc im więcej będziesz razy odważnie, świadomie w ten sposób właśnie załatwiać to z mamą, na zasadzie odtwarzania zaciętej płyty, aż po prostu przestaniesz tych ludzi się jakoś tam bać, czy czuć się zagrożona nimi. No więc właśnie, więc o to chodzi. O to chodzi, tylko wiesz, dlaczego on ciebie ma na celowniku? Dlaczego on uważa, że ty się nadajesz? Bo z jakiegoś powodu uważa, że cię urobi. Skoro cały czas to robi, to on cię urabia. On nie przestawia ci rzeczy na biurku całkiem przypadkowo, bo nie wiem, ma dziwny odruch, tylko przestawia ci po to, żebyś ty zaczęła odbierać jako normalne i naturalne, że on gmera w twoim życiu, że on gmera w twojej przestrzeni, że on ci robi incepcję w umyśle. Po to to robi. Więc prawdopodobnie nie odbiera cię jako osobę dość asertywną. I o to chodzi, żebyś ty stanęła mocniej w swoim imieniu. Nawet na zasadzie, że przecież najwyżej stracisz pracę. Bo wolność jest chyba warta tej ceny, jak uważasz. No on widzi ten przełącznik. On właśnie na tym przełączniku bazuje. Więc trzeba to poćwiczyć. Poćwicz to sobie na sucho. Swoje reakcje na jego zachowania konkretne, takie, które już miały miejsce albo które przewidujesz, ćwicz sobie na głos mówiąc, nawet do krzesła, czy tam wyobrażając go sobie, coś, co jak mówisz teoretycznie wiesz, że jest lepiej powiedzieć, czy lepiej zrobić. To wtedy pójdzie z górki. Będziesz załatwiać jedną sprawę z mamą, a reszta to już jest kwestia techniczna. No bo dlaczegoż miałabyś się blokować czy zamrażać? Dlaczego nie masz wyboru swojej reakcji w relacji z tą osobą? Dlaczego? A czego się boisz? To bardzo przykra sytuacja. Bardzo ci współczuję, kochana. No nie wszyscy są wrażliwi niestety na tym świecie, albo też właśnie w takich momentach skutecznie pogrzebują swoją wrażliwość, tak? Udają, że jej nie mają. Więc stałaś się takim kozłem ofiarnym w tym momencie dla grupy. To jest bardzo trudna i traumatyczna sytuacja i potrzebujesz to dopisać sobie do swojej listy traum. To jest absolutnie sytuacja, którą trzeba przepracować jako traumę i oskarżyć tych ludzi, a potem im wybaczyć. Tylko jest ważniejsze jeszcze moje pytanie na to, dlaczego ty sama nie byłaś tą osobą, która stoi w twoim imieniu i w twojej obronie? Jak mogłabyś to zrobić? No to teraz zacznijmy. Trzeba zacząć, wiesz, od pierwszego kroku. Budować tą górę asertywności. No, jak byś mogła teraz, już z perspektywy tego doświadczenia, odpowiedzieć tak, żebyś to ty była tą osobą, że nie potrzebujesz nikogo, bo ty stoisz w swoim imieniu, w swojej obronie. No dokładnie, mniej więcej tak. O to chodzi, że to znaczy dobrze jest zacząć od wzięcia odpowiedzialności i powiedzenia po pierwsze tego zdania, rozumiem, że popełniłam błąd, ale nie rozumiem, dlaczego jest mi to komunikowane w takiej formie. I zostać z tym. Wiesz, to wtedy ty ich konfrontujesz i patrzysz w oczy. To jest bardzo ważne, że jeśli powiesz takie słowa, to patrz w oczy. I jeszcze powiem ci taką rzecz, że jeśli patrzysz komuś w oczy, zwidzę cię, to ta osoba wie, że jest widziana. To jest niesamowicie mocne, potężne ćwiczenie czy praktyka, że nie musisz nic mówić, ale patrzysz w oczy i myślisz, widzę cię. Więc to możesz zastosować od zaraz, bo nie potrzebujesz nawet nic powiedzieć. Tylko nawiązać kontakt wzrokowy i pomyśleć, widzę cię. To już jest bardzo duża część asertywności. Bo pozwalasz sobie widzieć
i pozwalasz komuś wiedzieć, że ty widzisz. Będziesz zaskoczona, jak ludzie na to reagują. Ludzie tacy są, ludzie grają, ale to nie znaczy, że ty musisz być ofiarą tych gier. Ludzie są mało wrażliwi, ta ich wrażliwość też została gdzieś tam stępiona, albo się już w ogóle urodzili mało wrażliwi. I myślę, że ta przyszłość świata to należy właśnie do wrażliwców, nadwrażliwców, więc należy nosić głowę wysoko podniesioną, jak jesteś wrażliwcem, bo to ty masz światu coś do zaoferowania i to też jest pewna odpowiedzialność, że ty masz światu pokazać te właściwe kryteria, te normy. Bo z punktu widzenia osoby wrażliwej, która widzi trochę więcej niż czubek własnego nosa, to jako taka osoba, ja na przykład uważam, że powinien być zakaz narzucania religii, zakaz zabijania zwierząt. A gdzie jest ten świat? Kto się zgodzi z takimi twierdzeniami? Ale to nie znaczy, że ten świat jest dobry. Ten świat jest w tyłku. Właśnie ludzie, którzy tak uważają, są ludźmi, którzy pokazują, w czym leży przyszłość ludzkości. Co to jest prawdziwy człowiek. Empatyczny, wrażliwy, odpowiedzialny za coś więcej niż kawałek własnego podwórka. Ludzie to jest gatunek, który powinien się wstydzić i wyznać swój wstyd na cały kosmos. Jesteśmy gatunkiem, który może się bardziej wstydzić, niż ośmielać się narzucać wrażliwym, pięknym istotom, jakie są standardy postępowania i jak powinno się żyć. To wrażliwe istoty mają coś tu do powiedzenia, rozumiesz? A ty jesteś taką istotą, więc to ty właśnie widzisz pewne rzeczy lepiej. I to trzeba wydobyć z siebie. To jest właśnie ten moment, kiedy kokon, w którym była gąsienica, zamienia się w motyla. Kiedy ty rozciągasz te skrzydła, mówisz, a teraz czas na motyle. Teraz motyl wyfruwa i pokazuje, czym jest piękno. A nie siedzi, już ma skrzydła, a siedzi ciągle w kokonie, bo się boi, że światu się nie spodoba. Jak z tym rezonujesz, co mówię? Wystraszyłaś się kiedyś, że bycie osobą wrażliwą to jest twoja słabość i uznałaś, że coś z tobą jest nie tak. Bo przeżywasz, bo ci zależy, bo się troszczysz. Zobacz siebie. Tutaj, wiesz, najlepszy ruch, jaki możesz zrobić, to zobaczyć siebie i uznać za atuty to, co uznawałeś za wady. Wrażliwość. Przecież troszczysz się o to, żeby było dobrze. Nie chcesz kogoś urazić. Takich ludzi ze świecą szukać. Podczas gdy tobie ktoś wchodzi na twój teren, ty jeszcze się troszczysz, żeby tej osobie nie urazić. Jeszcze jakoś tam próbujesz wyjaśniać jej zachowania. To jest właśnie piękne. Ale zobacz, że na to sobie trzeba zasłużyć. I wybierz, że dajesz to wszystko, kim jesteś. Tego pięknego właśnie motyla. Temu, kto faktycznie zasługuje. Kto jest tego godny. A całej reszcie co najwyżej możesz pomóc wyznaczyć wyższe standardy działania. I na przyszłość w takiej sytuacji ufaj. Ufaj czuciu. Ufaj temu, że jeśli ekipa się z ciebie śmieje, ekipa ma problem, a nie ty. I trzeba im to powiedzieć, bo oni tego nie wiedzą. Oni już zapomnieli, jak byli dziećmi. I chodzi o to, żebyś ty z tym coś zrobiła. Żebyś ty była taką osobą, która nigdy nie waha się nazwać rzeczy po imieniu. Oczywiście z empatią, ale możesz to robić za pomocą pytań, że naprawdę wszystkich to śmieszy, tak? Nie wierzę, że was wszystkich to śmieszy. Albo nie wierzę, że nikt nie zwrócił uwagi, w jakiej formie to się wydarzyło. Pytania są zawsze na miejscu. Pamiętaj to zdanie, bo pytania to jest niedoceniana technika potężnej manifestacji świadomości. Jeżeli ty jesteś w grupie ludzi i coś ci nie pasuje, zawsze możesz zadać pytanie. Albo ktoś ciebie stawia pod ścianą i tak jakby wymusza na tobie tłumaczenie się, to właśnie zadaj pytanie. Nie ma niestosownych pytań. Nawet jest takie powiedzenie, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. No na przykład, dajmy na to, że właśnie szef przychodzi i mówi, dlaczego tego jeszcze nie zrobiłaś? A ty możesz powiedzieć, a dlaczego pytasz? Rozumiesz, że my odruchowo uznajemy, że jeśli ktoś pyta, to naszym obowiązkiem jest odpowiadać na to pytanie. A bardzo często, o wiele, wiele częściej niż się wydaje,
Ludzie nie pytają nas wcale po to, żeby się dowiedzieć, jak jest. Wcale nie, a zwłaszcza pytanie dlaczego nie jest takim pytaniem. Zwykle ludzie pytają nas dlatego, żeby zyskać przewagę, żebyśmy się tłumaczyli przed nimi, zwłaszcza ludzie narcystyczni. Używają metody dopytywania i pytania, bynajmniej nie po to, żeby usłyszeć odpowiedź, tylko po to, żeby rozegrać swoją grę. Więc bądź uważna na to, bądź uważna na rozdanie. Czy ktoś pyta po to, żeby wiedzieć? No to nie jest takie proste. To trzeba mieć w osobowości. Od samego zadawania pytań. Jest tylko jedna część ważna. Wiesz jaka? Jest taka część, która ci mówi, od której zaczęłaś sesję, która ci mówi, że zdanie innych jest ważne. Narcystyczny element w osobowości ludzi, z którymi narcyzi tańczą swój taniec. I to trzeba rzeczywiście z siebie wykorzenić. Bo z tym to jest tak słaba karta, że nie wygrasz w stosunku do ich prawdziwego, wiesz, narcystycznego spektrum. To z takim słabym, malutkim krasnalkiem, narcyzikiem, który wierzy, że zdanie innych jest ważne i że ma coś robić pod kątem tego zdania innych. Za słaba karta. Lepiej ją wyrzucić. Ja trochę tutaj, wiesz, parafrazuję i żartuję, bo to, że ty powinnaś robić tak, jakby chcieli inni, to zostało ci wkręcone w dzieciństwie, ponieważ inni dorośli ci to wkręcili, że ty masz być grzecznym dzieckiem. I to jest plik grzecznego dziecka, to jest coś zupełnie innego, bo narcyz wcale nie uważa, że powinien robić tak, jak chcą inni, tak? Ty tak naprawdę robisz to z lęku, żeby się nie narazić, żeby nie być właśnie ofiarą krytyki. Ale w gruncie rzeczy jest coś wspólnego w tym, że się buduje jakiś wizerunek, jakiś imidż. A w momencie, kiedy ty powiesz, że zupełnie, naprawdę w żadnym, zerowym stopniu nie obchodzi cię, co inni na to, jak inni cię będą oceniać, jak oni cię będą widzieć, ale obchodzi cię to, że chcesz być wolną istotą, która w każdym tu i teraz wybiera swoje reakcje, wybiera, czy ktoś przekracza jej granice, czy nie, wybiera w każdym momencie swojego życia, jak zareaguje na jakiś serw po drugiej stronie, to w tym momencie jesteś wolna. Zobacz, ile w tym jest wolności. Zobacz, jak bardzo zniewalające jest to ciągłe liczenie się z tym, co inni. I dlaczego, to jest pytanie nietrywialne, choć tak może brzmi, dlaczego ma być to w ogóle ważne? Dlaczego dla ciebie to ma być w ogóle ważne? Co chcą od ciebie inni? Zwłaszcza zanim ci inni liczą się z tym, czego ty chcesz. Czy nie byłoby mądrzej zastosować zasadę, że obchodzi cię, co chcą inni, dopiero jak ich obchodzi, co chcesz ty? To jest ten zdrowy egoizm. To jest dbanie o siebie. Jeżeli widzisz, że istotę obchodzisz ty i naprawdę się liczy z tobą, pyta, jak to odbierasz, jak to czujesz, czy to jest dla ciebie w porządku, to ty też możesz się liczyć z nią. Jeżeli tego nie robi, możesz śmiało, z czystym sumieniem i podniesioną przyłbicą w ogóle się z tym nie liczyć. W ogóle, w najmniejszym stopniu czemu? Na zasadach równouprawnienia. Bo tej istoty nie obchodzi, co ty. Jeśli jej nie obchodzi, ciebie też ma prawo nie obchodzić, a wręcz w pewnym sensie obowiązek, bo tylko wtedy dajesz tej osobie czysty feedback. Że dostaje to, co daje. Jesteś jej lustrem. Pobaw się przez tydzień, takie zadanie domowe. Pobaw się przez tydzień w lustro. Zachowuj się do ludzi dokładnie tak, jak oni zachowują się do ciebie. Dokładnie tak samo. Ich językiem mów, ich gesty powtarzaj, ich ruchy wykonuj, ich oczekiwania powielaj. Tak jak oni do ciebie, tak ty do nich. Oczywiście to będzie zindywidualizowane, bo jedni będą tak, drudzy inaczej. Więc jeśli ktoś cię zapyta, co słychać u ciebie, jak ci minął weekend, to ty powiedz krótko tam w dwóch zdaniach, ach, minął mi wspaniale, byłam w kinie, a co u ciebie, jak tobie minął weekend? Rozumiesz, jesteś lustro, bądź chodzącym lustrem. Ktoś ci przestawia na biurku, to idź i przestaw coś. A potem powiesz najwyżej, ups, to było tak odruchowo, nie? O, naprawdę zrobiłam to, nawet nie wiedziałam. Baw się tą rzeczywistością. Przynajmniej będzie ciekawie. No i co z tego? To najwyżej będą agresywni. Jeśli ktoś przekroczy twoje granice fizyczne, wezwiesz policję. Potrzebujesz wyjść z tego pudełka, bo ty się udusisz w nim. I co z tego, że ludzie mogą być agresywni? Żyjesz w cywilizowanym społeczeństwie XXI wieku. Nic ci naprawdę nie grozi. A tak, jest to tylko zabawa i to jest tylko tu, w twoim umyśle.
Dlaczego nie miałabyś móc potraktować kogoś tak jak on ciebie? Zacznij od dobrych rzeczy. Zacznij od pozytywnych. Ktoś cię spyta, czy ci zrobić herbatę, przyjmij i za chwilę zrób komuś. Na pewno nikt za to nie będzie cię traktował agresywnie, zgadza się? Zacznij od pozytywnych, ok? A potem zacznij się bawić dalej, jak już ci będzie dobrze szło, tylko trening czyni mistrza, to idź dalej i odzwierciedlaj również te. Możesz odzwierciedlać w trochę w innym, wiesz, kontekście, czy w innym odcieniu, tak żeby to nie było papugowanie, żeby to nie było ostentacyjne naśladowanie, tylko żeby było po prostu odbicie tej energii. To, co dostajesz, to odbij. Bo wtedy nie będziesz w ogóle obiektem, z którym można coś rozegrać. Ktoś cię zalewa swoją historią, zalej go też swoją. I to tak od kopa na dzień dobry, tak? Są tacy ludzie, nie? To jest szok dla umysłu. Ale tu jest twoja wolność. Nasza wolność jest zawsze tam, gdzie sobie nie wyobrażamy, że moglibyśmy. To właśnie to jest to. Idź na drugą stronę. A zobaczysz, jakie to jest zabawne i jakie proste w gruncie rzeczy. Wtedy dopiero namacalnie będziesz mogła poczuć, że jesteś na równych prawach. Że nic cię nie różni. Tak jak masz dwie nogi, dwie ręce, głowę, serce, tak samo jak każdy inny człowiek, to też możesz grać w takie same gry. I dopiero wtedy będziesz gotowa nie grać w żadne gry. Jak już dasz sobie prawo pobyć, wiesz, to też jest taka tak naprawdę technika trochę szamańska, wczuwania się w inną istotę, bycia jak ona. Zachowujesz się jak ktoś i już wiesz, jak on ma. A nie patrzysz na niego tylko z zewnątrz z pytaniem, jak może. Bo większość ludzi w trudnych relacjach ma tylko to pytanie, tak? 30 lat leci ktoś na pytaniu, jak ona, on może. Jak on tak może, jak on tak może, jak on tak może. To jest bardzo niekonstruktywne, mało zabawne. Zamiast pytać, jak on tak może, zachowaj się tak jak on i wtedy się dowiesz, jak on tak może. A jeszcze najlepszym adresatem tego zachowania jest dokładnie ta osoba. Jeśli ktoś cię na przykład ciągle zmusza pytaniami do tłumaczenia się, zalej go pytaniami, zmuś go do tłumaczenia się. Ty potrzebujesz to zrobić wcześniej w umyśle, to znaczy potrzebujesz sobie opracować strategię, to jest jasne. Nie zrobisz tego na automacie, ale opracuj sobie strategię, wyobraź sobie najpierw, jak to robisz i potem to zrób. Będziesz się świetnie bawić. Z całą pewnością tak będzie i zobaczysz, że każda sytuacja w życiu to jest symulator lotów. To jest tak naprawdę po to, żeby się czegoś nauczyć. Żeby być wolnym, bo my tu po to przychodzimy, nie po to, żeby być ofiarami. My tu przychodzimy, żeby się wyzwalać. Najkrótszą możliwą drogą, którą sobie możemy urozmaicać. Bo można powiedzieć, że z poziomu wyższego ja czy duszy, to jest obojętne, czy ty przejdziesz swoją ścieżkę turlając się, podskakując, czy niosąc krzyż i się biczując, tak? To ważne, że masz ją przejść. Masz przejść od punktu A do punktu Z, a jak przejdziesz, to już jest twój wybór. I ja ci proponuję, żeby to było radosne, wesołe, kreatywne. Zobaczysz, że to działa naprawdę wręcz magicznie. To jest bardzo potężna praktyka. Tak samo jak ta z widzę cię w oczach. Jak ktoś przygrywa z tobą, popatrz mu w oczy, nawet przez te okulary, poprawię sobie na nosku, żeby nie zasłaniały tu twoich źrenic i popatrz w oczy. Tak po prostu weź tak jeszcze bardziej popatrz w oczy tej osobie i pomyśl widzę cię. Nie będziesz nic mówić, a zobaczysz, jak ludzie się czują zmieszani, jak zaczynają się plątać w zeznaniach, jak szybko skracają rozmowę. Super sprawa, naprawdę. Proste. Proste, tylko trzeba sobie dać prawo. I wiedz, że twoja wrażliwość, twoja nieśmiałość, twoja delikatność to są wielkie atuty, to nie są słabości. To jest to, co właśnie ty masz wnieść w ten świat i ten świat cały powinien być taki. Ludzie właśnie tacy powinni być, jak ty. Delikatni, nieśmiali. Bo masz tak wmówione, że coś jest tu nie okej. Zobacz, że jeżeli każdy człowiek podchodziłby do drugiej istoty jak do kwiatuszka, który tak jest delikatny, że można go łatwo zdeptać. Tak powinniśmy się traktować. Tak powinniśmy być wychowywani. I w ten sposób zdobywasz prawdziwą moc, nieudawaną, nie siłę. Moc. Moc, która płynie właśnie z wrażliwości. Moc, która płynie z otwartości. Z piękna. I z szacunku. Ale jeszcze bardzo dobrym ćwiczeniem na koniec muszę ci powiedzieć jeszcze taką rzecz, że dla ciebie
świetnym ćwiczeniem jest dawać to, co chciałabyś dostać, czyli w tym przypadku zamieńmy to na zadanie domowe, które będzie brzmiało: pytaj wszystkich, czy to jest dla ciebie ok, czy ja cię przypadkiem nie uraziłam, czy czujesz się z tym dobrze. Ciągle o to ludzi pytaj. Będą w szoku, ale ty tak naprawdę wtedy dajesz sobie i dajesz innym też instrukcje, dajesz sobie szacunek oczywiście, a innym instrukcje obsługi siebie. Czy to jest dla ciebie w porządku? Bo nie robisz tego dość jeszcze, że tak powiem, wyraźnie. To trzeba robić wyraźnie, tak wręcz, żebyś była kojarzona z osobą, która ciągle wszystkich pyta, czy to jest okej, czy czują się z tym w porządku. Rozumiesz? Ciągle. Cokolwiek zaproponujesz, cokolwiek ustalisz z drugą osobą, pytaj, czy to jest dla niej w porządku. I chrzań to, czy to otrzymasz w zamian. Ty już otrzymujesz, jak robisz to komuś. Właśnie tu jest magia tego procesu. Dawaj to, czego ci brakuje, dawaj to, za czym tęsknisz, że dostajesz to, dając to drugiej osobie. Dając to komuś, ty to dostajesz. To jest naprawdę niesamowite i wręcz trudno mi to przekazać tobie słowami. Musisz mi w tym momencie jakby zaufać, że tak to działa. Że dając, dostajesz. Już w tym momencie dostajesz. Bo tak naprawdę ludzie szanują kogoś, kto sam siebie szanuje. A szanują siebie ludzie, którzy do innych się w ten sposób odzywają i którzy też widzą, po prostu widzą. Więc to połączenie tej techniki dawania, czego ci brakuje, z techniką, ale bez oczekiwań, to jest kluczowe, żeby dawać bez oczekiwań. Dawaj ile możesz, ale nie oczekuj. Bo jak nie oczekujesz, to szybciej będziesz to dostawać. Bo jeszcze nie doceniasz mocy dawania przykładu i takiego, wiesz, bo dopóki oczekujesz czegoś od innych, to będziesz się zawsze zawodzić. Tak to działa. To jest taki algorytm. W momencie, kiedy ty idziesz i niesiesz światło w ten świat i dajesz przykład, traktuj tak, jakbyś chciała być traktowana, a jeśli wytrwale tak traktujesz, a nie dostajesz tego samego w zamian, to po prostu odwróć się napięcie i odejdź, bo to nie jest twoje miejsce. To znaczy, że trafiłaś na narcyzów, psychopatów i tak dalej. I wtedy możesz śmiało, ale wiesz, że ty byłaś w porządku. Niemniej kluczowe jest to, żeby nie mieć tych oczekiwań. A wszechświat naprawdę jest lustrem. Więc jeżeli ty samą siebie szanujesz, to będzie cię spotykał szacunek. Nie ma innej możliwości. Ale na razie poćwicz. Idź i poćwicz. Potraktuj to jako taki trening na sucho, ok? Ja nagrałam taki filmik. To go sobie proszę znajdź na YouTubie. On się nazywa Wybaczanie. I tam znajdziesz całą, to jest cała po prostu procedura. Można powiedzieć wybaczania, oskarżania i wybaczania, bo cały klucz tkwi w tym, że najpierw musisz oskarżyć, żeby rzeczywiście wybaczyć. Bo to dziecko w tobie, czy inna osoba w tobie potrzebuje usłyszeć, co naprawdę się wydarzyło, że to nie było fair, że to naprawdę mogło zaboleć i dlaczego. I wtedy dopiero wybaczasz. A ona co zrobiła? Zamknęła cię gdzieś? Czyli zbiła cię? Uderzyła cię? Za to, że się denerwujesz? No kochana, to jest gruba rzecz. No, to tam musisz iść do tej dziewczynki, przeprosić ją, że ją to spotkało i tak dalej. Powiedzieć jej, że to jest w ogóle totalnie nie w porządku. No widzisz, czyli ty masz stłumioną złość. Jesteś złamanym dzieckiem. Ale to jest na następną sesję. To jest temat bardzo, bardzo mocny. Jesteś złamana i ty boisz się dotknąć swojej złości. Dlatego też nie reagujesz w swojej obronie, bo boisz się, ty się boisz własnej mocy, a nie niemocy. Ty się boisz mocy swojej, bo zostaj za nią ukarana. Z myślą o tej sytuacji. Wykrzycz to wszystko. Ta jedna wystarczy, nie przywołuj innych. Ta jedna wystarczy. To wystarczy. Trzeba iść ze współczuciem do dziewczynki i ją przeprosić. I oskarżyć mamę o to, co zrobiła. Nazwać to, a potem jechać do lasu wykrzyczeć. Jak to jak? Po prostu. Jedna istota skrzywdziła drugą istotę. Matka wcale nie oznacza dojrzała, świadoma, mądra osoba. To nie są synonimy. Te słowa nie są synonimami. Robiła najlepiej jak umiała, ale to było słabe. To było słabe i trzeba to nazwać. To było krzywdzące. To dziecko zostało złamane, nie tylko skrzywdzone, złamane. To trzeba powiedzieć i dopiero wtedy możesz wybaczyć. Dobrze, że tego dotykasz, tego bólu.
Już możesz, ty możesz teraz nakrzyczeć na matkę, możesz na nią nakrzyczeć, wykrzycz jej to wszystko w przestrzeń, nie do niej na żywo, tylko w przestrzeń. Albo napisz to w liście i spal ten list, ok? Napisz wszystko, co masz do niej, po prostu w liście. Co cię wkurzyło, w czym nie sprostała, to cię nie zabije, to cię wzmocni. A potem spal ten list, broń Boże jej nie dawaj. Chodzi o tamtą mamę. O tamtą kobietę, która jest jakby w tamtej lokacji czasoprzestrzennej. Ja to wszystko wyjaśniam w tym filmie. Także jak sobie posłuchasz, to będziesz na pewno lepiej wiedziała, o co chodzi. Pójdziesz tam, idź najlepiej od razu. Jak teraz, jak tego dotykasz, jak jesteś z tym połączona, jak zamkniemy sesję, to od razu idź i zrób to. Dobra? Zacznij mówić głośno. Jesteś sama w domu? Super. To zacznij głośno mówić od razu. Mamo, oskarżam cię o to, że... I to będzie płynęło. Jak poczujesz, napisz. Jak nie, to tylko powiedz. Ale to jest bardzo, bardzo ważne. Na początek najpierw to wszystko nazwij po imieniu. Stań w imieniu tej istoty. Małej, biednej, bezbronnej, kochanej dziewczynki, która w żaden sposób na to nie zasłużyła i która czeka, aż ją przytulisz i aż się z nią będziesz bawić i jej powiesz, że jest w porządku, bo ona tego nie wie. Ona myśli, że z nią jest coś nie w porządku. A ty jesteś jedyną osobą, która może to zrobić. Kochana, zostawiam cię z tym, bo to jest właśnie bardzo dobry moment, żebyś poszła.